No dobrze, oficjalnie startujemy. Jeszcze raz witam Cię, Olu. Bardzo mi miło Ciebie gościć. Cześć, dzięki za zaproszenie. Dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o początkach w IT, więc cieszę się, że jesteście Wy, drodzy uczestnicy, właśnie na początku swojej ścieżki w IT. Ze mną jest Ola Kunesz, która jest ekspertką i tutaj nie ma wątpliwości. Olu, gdybyś mogła opowiedzieć kilka słów o sobie, o swojej przygodzie z programowaniem, czym się zajmujesz? Więc dobrze, że zaznaczyłaś, że jestem programistką, bo jak prowadzę szkołę testów już od 2 lat, to wiele osób właśnie zakłada, że jeśli mam temat związany z jakością, to na pewno jestem testerką. I to jest coś, z czym ja tutaj staram się trochę walczyć, bo moim zdaniem za bardzo spychamy odpowiedzialność właśnie za jakość na testerów, a trochę bardziej powinniśmy o to zadbać jako programiści. Ja wywodzę się z programowania, głównie z Javy, ale programowałam tak naprawdę w wielu językach i robiłam też przeróżne inne rzeczy w IT, bo nie tylko zajmowałam się programowaniem, ale też trochę się znam na DevOpsowaniu, trochę szkoliłam tak wewnątrz firm i gdzieś na zewnątrz. Mam też swoje kursy online, zajmuję się szkoleniami też w firmach. No i dużo też pracowałam z klientami, więc tak patrzę trochę szerzej, powiedzmy, niż samo to programowanie. Natomiast takim moim konikiem, którym ostatnio się zajmuję, jest właśnie ta jakość oprogramowania. Masz bardzo szerokie doświadczenie i to jest wspaniałe. Powiedz, skąd ty czerpałaś wiedzę o programowaniu? Z czego ty się uczyłaś? Ja zaczynałam tak naprawdę kilkanaście lat temu, kiedy powiedzmy branża IT nie była tak lukratywna jak dzisiaj i to nie było wcale modne, nawet powiedziałabym, że jak szłam na informatykę, to moje koleżanki się trochę podśmiechiwały ze mnie, że będę takim po prostu takim freakiem, takim nerdem z wielkim plecakiem i po prostu raczej nie kojarzyło się bycie informatykiem z niczym takim fascynującym. Więc ja się uczyłam po prostu studiując. Ja poszłam po prostu na informatykę, więc ta moja ścieżka nie jest jakaś taka spektakularna, nazwijmy to. Tam nie było żadnej takiej szalonej przemiany, o których dzisiaj możemy słuchać i bardzo dobrze. Więc w tamtych czasach, nazwijmy to, bo to jednak trochę czasu już minęło, uczyliśmy się głównie z książek, od siebie nawzajem, bo robiliśmy razem projekty, uczyliśmy się od profesorów, internet, to nie jest tak, że internetu nie było, to aż takich czasów nie pamiętam. Pamiętam, ale znaczy, mówię o studiach, no nie, bo wiadomo, że gdzieś tam za dzieciaka było inaczej, ale nie było tylu materiałów na pewno co teraz, bo w tej chwili jest ogrom i mam wrażenie, że większym problemem jest to, żeby odnaleźć te dobre materiały, niż to, żeby odnaleźć materiały w ogóle. I gdybym dzisiaj szła ścieżką w stronę IT, gdybym na przykład nie studiowała, to prawdopodobnie poszłabym w kursy online, prawdopodobnie poszłabym w bootcampy, w takie bardziej praktyczne formy, dlatego że one są takie trochę bardziej skondensowane, trochę więcej rzeczy się tam dzieje, takich praktycznych, bo nie jest to tylko takie stricte techniczne, ale też wokół tego jest budowanie umiejętności miękkich, jakichś takich bardziej dookoła. Człowiek po tym jest bardziej wszechstronny, z tym, że no tutaj trzeba też, podobnie jak przy wyborze uczelni, trzeba się zdecydować, czego chcemy, czy chcemy być bardziej ekspertami od, nie wiem, jakichś algorytmów, czy może bardziej zależy nam na praktyce i na po prostu wytwarzaniu oprogramowania, no to tak samo jest z bootcampami czy z kursami online. Po pierwsze trzeba się zastanowić, czego chcemy się nauczyć, bo te kursy są dużo bardziej wyspecjalizowane niż takie ogólne studia informatyczne, a po drugie też, no wszystko zależy tak naprawdę od prowadzących i ja prowadzę kursy online, są inne kursy, które są o podobnej tematyce i zawsze jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to podpowiadam, żeby po prostu sprawdzać w internecie, weryfikować, czy mi pasuje dany instruktor, bo to jest tak naprawdę bardzo ważne, żeby między nami rezonowało, bo jeśli mamy instruktora, który tłumaczy w sposób, który dla mnie jest niekomfortowy, to nawet nie chodzi o to, czy ja to rozumiem, ale że nie chcę się uczyć w ten sposób, no to ta nauka będzie dużo trudniejsza. Ja pamiętam na studiach miałam właśnie takich profesorów, gdzie u jednych po prostu wszystko szło jak z płatka, mimo tego, że przedmioty były bardzo trudne, a u innych po prostu jakoś nie było tej motywacji do tego, żeby się wziąć za naukę. Więc dużo zależy od ludzi i teraz wydaje mi się, że mamy trochę większy komfort w wyborze, bo po prostu jest mnóstwo opcji do nauki i tak naprawdę ja w swoich kursach mam na przykład studentów, którzy są samoukami,
i oni świetnie sobie radzą i ja w ogóle nie uważam, że do jakiegokolwiek zawodu w IT konieczne są studia. Nawet powiedziałabym, że najlepszy programista, z którym pracowałam, był właśnie taką osobą, która uczyła się na własną rękę. On też pracował w kilku krajach i był takim ogólnie globtroterem, więc pewnie to miało też wpływ na to, ale był fenomenalnym programistą i to mi pokazało, że niekoniecznie trzeba skończyć te studia, żeby wejść do branży i no też trochę staram się tutaj ewangelizować, bo wiem, że wśród osób, które skończyły uniwersytety czy politechniki, no jest takie poczucie trochę wyższości, a takim osobom, które kończą studia, też brakuje kilku rzeczy, ale pewnie jeszcze do tego dojdziemy. Tak, będziemy dzisiaj też obalać pewne mity. Cieszę się, że zaczęłyśmy od tego. Cieszę się, że też mówisz o tym, że można się nauczyć programowania na bootcampach. Czasem to jest jedyne wyjście, ponieważ w pewnym momencie swojego życia nie mamy czasu już na studia, bo mamy życie, pracę. Dlatego pozwólcie, że ja powiem też dwa słowa o Future Colors, ponieważ może niektórzy z Was nas jeszcze nie znają. Jesteśmy szkołą programowania i kompetencji cyfrowych online. Ja nazywam się Paulina Brudka i od początku jestem związana z firmą. My szkolimy naprawdę z zakresu wielu tematów, czy to języków programowania, czy to również testowania, czy na przykład mamy kursy skramowe. Wszystkich, którzy są zainteresowani nauką na bootcampie, zachęcam do tego, żeby też się tym zainteresować, ponieważ te bootcampy, które są obecnie dostępne, na przykład u nas, są zbudowane w taki sposób, że nie tylko nauczą cię tego, co chcesz wiedzieć, ale też doradzą ci, w którym kierunku pójść. Będziesz miał mentora, to o czym Ola wspominała, mentor, osoba, która jest chętna do tego, żeby ci pomóc, nie musisz uczyć się sam, materiały masz już przygotowane, wybrane i jeszcze na dodatek pomożemy ci w rekrutacji, a jeszcze angielski w IT od naszego partnera Eklektyki dostajesz w pakiecie. Także cieszę się, że Olu, potwierdzasz to, że można uczyć się na bootcampach, my to wiemy, jesteśmy tego pewni i cieszę się, że razem dzisiaj możemy obalać mity na temat IT. Zobaczcie, jakie mamy dzisiejsze tematy, właśnie zaczynamy od tych mitów, będziemy rozmawiać o tym, jak zacząć przygodę z programowaniem, z technologiami, jak się uczyć, żeby było to efektywne, nad czym dodatkowo oprócz programowania warto pracować, czy są jakieś wydarzenia branżowe, w których warto brać udział, kompetencje miękkie, które również są bardzo ważne i bardzo często o tym słyszymy, no i takie bariery wejścia, jak możemy sobie z nimi poradzić. No dobrze, to jest krótki wstęp do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Bardzo się cieszę, że jesteście na czacie, pamiętajcie, że możecie zadawać nam pytania. Ola, bo ty oprócz tego, że jesteś programistką, trochę testerką, powiedz, skąd ta pasja do tego, żeby dzielić się, ponieważ jesteś też youtuberką, tiktokerką, influencerką. To takie duże słowo, ale faktycznie lubię dzielić się wiedzą i lubię tworzyć treści i tak naprawdę to, że mam bardzo dużo różnych kanałów, to wynika z tego, że ja się nie mogę zdecydować, co lubię najbardziej. To nie jest tak, że ja bym bardzo chciała robić to wszystko i gdzieś tam sobie założyłam taki plan, tylko to tak trochę wynikało jedno z drugiego, bo ja już gdzieś tam w szkole podstawowej czy w liceum udzielałam korepetycji, później na studiach też się udzielałam jako mentorka w różnych miejscach. Zawsze należałam do takich programów, gdzie można było pomagać, na przykład jak już byłam absolwentką, to pomagałam studentom mojej uczelni w takich programach, gdzie właśnie absolwenci dzielili się wiedzą ze studentami, to bardzo chętnie zawsze uczestniczyłam i gdzieś tam po prostu to dzielenie się wiedzą było ze mną i ja nie chciałam nigdy być nauczycielką, tak dosłownie, że po prostu będę w jednym miejscu i będę uczyć na przykład jedną klasę przez cały rok, ale zależało mi na tym, żeby jednak ta wymiana wiedzy była, bo też mam takie wrażenie, że żeby coś wytłumaczyć, to trzeba to tak naprawdę dobrze zrozumieć, więc to jest taki też sposób u mnie na to, żeby się doskonalić, że dopiero wtedy, kiedy na przykład zrobiłam kurs online, to dowiedziałam się wielu rzeczy, bo musiałam odrobić zadanie domowe, żeby się przygotować
do tego, żeby coś wytłumaczyć, bo tak nam się wydaje, że pewne rzeczy są oczywiste, a potem jak przychodzi co do czego i mamy to opowiedzieć, to nie jest wcale takie proste. I to często wychodzi też na rozmowach kwalifikacyjnych, że ja z czymś pracuję, ja coś umiem robić, czy bez względu na to, czy to jest programowanie, czy cokolwiek innego, ja sobie coś tam robię, bez względu na to, czy to jest bootcamp, czy to są jakieś prace takie nad swoimi projektami, czy może praca już zawodowa, i idę na rozmowę kwalifikacyjną i ktoś mówi, no dobrze, no to opowiedz mi, co tam się dzieje, co robisz. Jest taka pustka w głowie, bo ja niby umiem to robić, ale bardzo ciężko jest mi to o tym mówić właśnie z takiego lotu ptaka. Dlatego właśnie to dzielenie się wiedzą już na bardzo wczesnym etapie, w trakcie procesu nauki, to jest taka fajna rzecz, którą możemy tak naprawdę boostować swoje umiejętności. I to wiele razy mi się to sprawdziło, że jak na przykład przygotowałam prezentację na jakiś temat, to bardzo dużo się dowiedziałam, jak nagrywałam film na YouTube'a, to się bardzo dużo dowiedziałam. Jak na przykład wrzuciłam jakiegoś takiego kontrowersyjnego TikToka i zawrzała jakaś dyskusja, no to się dowiedziałam o różnych rzeczach, bo z tej dyskusji ja też zawsze podchodzę do takich dyskusji z otwartą głową, to znaczy jeśli oczywiście tam nie ma żadnego hejtu i ktoś mi tam typowo nie podważa kompetencji, tylko po prostu chodzi o to, że się na przykład ze mną nie zgadza, co jest fantastyczne, no to wtedy zawsze staram się od tej drugiej strony wyciągnąć jak najwięcej informacji. Wtedy też to jest właśnie okazja do nauki. Więc oczywiście była taka bariera przed wejściem do internetu, przed tym, żeby właśnie dzielić się wiedzą w ten sposób, że nie tylko na scenie, bo ja zaczynałam od tego, że po prostu byłam prelegentką na konferencjach i później dopiero gdzieś tam pojawił się ten internet. No i wiadomo, że był taki lęk przed hejtem, przed tym, co tam sobie ludzie o mnie pomyślą, ale potem okazało się, że tak naprawdę bardzo mało jest takich sytuacji, w których coś się dzieje takiego negatywnego, nazwijmy to. Z reguły ludzie są bardzo pomocni, bardzo konstruktywni, bardzo wspierający i to jest super, że też to dzielenie się wiedzą nie jest takie, że tylko ja daję komuś, ale też czerpię od tej mojej społeczności i to jest też super fajne. To też motywuje do tego, żeby tworzyć kolejne materiały, no bo umówmy się, że taki twórca, który dostaje ciągle tylko taki konstruktywny feedback, który bardzo często jest podszyty nawet taką krytyką, no to będzie mieć mniejszą motywację do tego, żeby w ogóle kontynuować takie działania. I widziałam wiele takich osób, które czy prowadziły bloga, czy na YouTubie i w pewnym momencie po prostu się wypalały, dlatego że no, nie było tam żadnych marchewek, nikt tam nie głaskał, tylko raczej były takie, było właśnie podważanie czegoś, ciągłe takie dopytywania, ciągła krytyka i no wiadomo, że bardzo długo się nie da w takim stanie rozwijać i tworzyć. Jasne. Ola, wspomniałaś, że masz społeczność, do której docierasz, która dzieli się swoimi pytaniami, pewnie wątpliwościami. Czy to w odpowiedzi na te właśnie pytania i problemy powstała twoja książka? Nie, tak. Moja książka Kierunek Jakość powstała tak naprawdę kilkoma nurtami, bo to jest jakby efekt kolejny tej mojej twórczości, bo to nie jest tak, że po prostu pewnego dnia wstałam rano i powiedziałam, to ja napiszę książkę, tylko to jest tak, że jak zaczęłam wysyłać newsletter, zaczęłam pisać na blogu, potem zaczęłam nagrywać, te nagrania też trafiały na podcast, to wszystko gdzieś tam właśnie składało różne cegiełki w mojej głowie, no i było kilka właśnie tych nurtów i jednym z tych nurtów, tak jak mówisz, jest ta moja społeczność, która zadaje pytania, która chce się czegoś dowiedzieć, dla której stworzyłam kursy online, do której wysyłam swoje newslettery, kieruję materiały, a drugi nurt to byli eksperci, z którymi ja rozmawiałam w międzyczasie, bo mam też serię webinarów rozmowy o jakości i tam zapraszałam różne osoby z IT, żeby porozmawiać na takim trochę wyższym poziomie, że to już nie chodzi o testy i to nie chodzi o jakieś takie rozwiązania stricte techniczne, tylko bardziej chodzi o takie podejście, co można robić w projektach, żeby było lepiej, jak podchodzić do tego, w jaki sposób pracuje zespół tak naprawdę, czyli już taki nawet można powiedzieć, że zahaczające tutaj o project management, ale ciągle z takiej perspektywy bardzo inżynierskiej, jak właśnie pracować w tych projektach, żeby po prostu działo się lepiej, żeby to oprogramowanie, które dostarczamy, było wyższej jakości. I w zasadzie gdzieś tam ja między tym wszystkim miałam jakieś swoje przemyślenia, tworzyłam te materiały, udoskonalałam te materiały i tak no, wszystko to złożyło się do tego, że powstał materiał, wydawnictwo Helion odezwało się do mnie po prostu dlatego, że podobał im się mój blog, więc to też jest taka zachęta, żeby dzielić się wiedzą. Nawet jeśli uważamy, że zupełnie przeciętne treści tworzymy, to może się okazać, że ktoś dla kogoś to jest coś fajnego, coś nowego, coś, co można gdzieś tam rozwijać dalej. No i tak w sumie powstał pomysł na książkę. No i ta książka w ciągu 3 dni stała się bestsellerem w Helionie, także opłacało się w sumie ją napisać, chociaż trochę byłam przerażona na początku, jak to będzie i czy ja powinnam w ogóle taką książkę pisać, ale spotkała się z
jest bardzo ciepłym przyjęciem tutaj w społeczności i bez względu też na poziom doświadczenia, bo i takie osoby, które dopiero wchodzą do branży, sięgnęły po nią i też tacy eksperci, którzy w branży są już od kilkunastu lat i wszyscy zgodnie twierdzą, że dobrze się czyta i że jest napisana ludzkim językiem, a to było dla mnie najważniejsze tak naprawdę podczas pisania. Super. Ola, ja mam wrażenie, że w ogóle podsumowując to, co już powiedziałaś do tej pory, ludzie, którzy mają pasję i lubią to, co robić, docierają do innych i zarażają ich tą wiedzą i pasją i to jest piękne i mam nadzieję, że dzisiejsi uczestnicy, którzy piszą tak dużo pytań i za chwilę będziemy je zadawać, też zarażą się dzisiaj od nas pasją, ale zanim przejdziemy do tych pytań, to chciałabym powrócić do tematu tych mitów, no bo jednym mitem jest to, że bez ukończenia studiów nie znajdzie się pracy w IT i to już jakby omówiłyśmy. Inną sprawą jest to, że kobiety w IT mają ciężej, gorzej, trudniej. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Wiesz co, ja unikam ogólnie tego tematu, bo moim zdaniem jest za dużo o tym mówimy, a za mało robimy tak naprawdę i ja staram się po prostu swoim przykładem pokazywać, że można robić rzeczy, pokazuję też inne dziewczyny, które działają w branży jako ekspertki właśnie, bardziej niż takie werble, oto są kobiety w IT. Wydaje mi się, że to się zmienia i że to tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego, gdzie trafisz, do jakiej firmy, jakiego środowiska, bo są takie miejsca, gdzie jest mnóstwo dyskryminacji, są takie miejsca, gdzie dziewczyny są wręcz lepiej traktowane, więc tak naprawdę nie ma reguły. To wydaje mi się, że jak się robi dobrą robotę i jest się taką proaktywną osobą, to bez względu na to, skąd pochodzimy, to po prostu jest do zrobienia i tyle. Ja wierzę bardzo mocno w to, że po prostu pracą jesteśmy w stanie bardzo dużo udowodnić, bo ja też pewnie miałam gdzieś tam w swojej historii takie sytuacje, kiedy ktoś mi nie do końca ufał, bo myślał, że jestem na przykład, dostałam się tylko dlatego, że jestem dziewczyną na przykład, a potem po prostu zdobywałam zaufanie tą pracą właśnie i tym doświadczeniem tak naprawdę, z którym przychodziłam. Więc wydaje mi się, że więcej powinniśmy właśnie robić w tej sprawie, a mniej rozmawiać, bo też tworzymy jakieś takie niepotrzebne bariery gdzieś tam i dziewczyny się przejmują, że będzie im trudniej, z kolei chłopaki się denerwują, że przecież dziewczyny mają łatwiej i jakby te wszystkie dyskusje, wszyscy mają rację, o tak, w takich dyskusjach, bo każdy patrzy gdzieś tam ze swojej perspektywy i ciężko jest komuś powiedzieć, że nie, nigdy się to nie wydarzyło, albo nie masz racji, po prostu zmieniajmy przyszłość, nie? To tak, ja tak patrzę na to. Super podejście i powiem Ci, że to się zgadza z tym, o czym ja rozmawiam z wieloma moimi gośćmi, którzy właśnie pochodzą z IT, mówią, że to nie jest w ogóle temat, nie ma o czym mówić, ale zachęcamy oczywiście wszystkie panie, które mają ochotę i mają obawy do tego, żeby przekonać się właśnie podczas takich spotkań, jak na przykład to, że warto, jeśli to jest nasza pasja i widzimy siebie przed komputerem, bo oczywiście praca programisty to nie jest też bułka z masłem za kokosy. Ola, jak wygląda w praktyce praca programisty? Co według Ciebie jest pasjonujące, a może zauważasz też jakieś minusy takiej pracy? No dla mnie przede wszystkim fascynujące jest rozwiązywanie problemów i ciągła zmiana. To są takie rzeczy, które dla mnie są najfajniejsze w tej pracy. Pamiętam, że kiedyś spotkałam taką osobę, która jak mówiłam, że jestem programistką, to wszyscy, o fajnie, takie nowe technologie, ekscytujące, tutaj fajna teraz branża się rozwija. I spotkałam kiedyś taką osobę, taką dziewczynę, która mówi, o Boże, jakie to jest nudne. I tak pomyślałam, że kurczę, dla wielu osób to faktycznie może być strasznie nudne. Więc tutaj od razu zaznaczę, że praca w IT w ogóle, bo tu nie chodzi tylko o programowanie, tylko praca w IT nie jest dla wszystkich. I to nawet nie chodzi o to, czy ja się do tego nadaję, czy mam do tego talent, czy miałam piątkę z matematyki na świadectwie w piątej klasie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli to nas nie kręci, jak nas nie kręci, to jeszcze pół biedy, ale jak no po prostu czujemy opór i chcemy wejść do branży IT tylko ze względu na przykład na pieniądze, no to może lepiej poszukać sobie czegoś innego, dlatego że u mnie bardzo mocno się sprawdza to, że jeśli robię coś, idę za głosem serca i robię coś dlatego, że po prostu czuję, że to jest dobre i że to będzie dla mnie rozwojowe, to za tym podążają pieniądze.
Natomiast jak robię coś tylko dlatego, żeby na tym zyskać, to najczęściej to nie kończy się najlepiej, dlatego że nie wkładam w to serca tak, jakbym mogła. I no, widzę to też u wielu osób, że jest sporo takich osób, które się przebranżowiły ze względu na to właśnie, że w IT są pieniądze i że można lepiej zarobić, ale wcale nie zarabiają dobrze, dlatego że są po prostu średnimi ekspertami, dlatego właśnie, że zupełnie ich to nie kręci i że to jest takie... No, ktoś mnie tam pchnął w tę stronę, ale tak naprawdę to nie wiem, po co tutaj jestem, więc jakby jeśli ktoś się zastanawia, czy wejść do branży, to bardziej sprawdziłabym, zobaczyła, czy to jest dla mnie, niż dała się ponieść temu, że to jest dla wszystkich, albo to nie jest dla ciebie z jakiegoś powodu X. To po prostu trzeba sprawdzić i są rzeczy, które są faktycznie ekscytujące, to rozwiązywanie problemów, to tworzenie nowych rzeczy, taka sprawczość, że czegoś nie było wczoraj, a dzisiaj jest, bez względu na to, czy pracujemy nie wiem, ze sztuczną inteligencją, czy z jakimiś takimi bardziej przyziemnymi sprawami, jakimiś, nie wiem, aplikacjami webowymi, no ale ciągle to jest coś, czego wczoraj nie było, a dzisiaj jest. To jest niesamowita taka twórczość. No ale z drugiej strony, no to jest praca 8 godzin przy komputerze, to jest praca, w której mamy zespoły, które często są trudne we współpracy, bo ja akurat przez ostatnie lata miałam przyjemność pracować z fantastycznymi ludźmi, ale też wyszukałam sobie te stanowiska i te firmy, natomiast wcześniej bywało różnie, bo to wiadomo, że jak się przychodzi do firmy, to nie ma takiej okazji, żeby rozmawiać ze wszystkimi przed tym, jak się zdecydujemy, czy chcemy się zatrudnić, czy nie, więc też no, to nie jest tak, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, więc tak jak zresztą mówiłaś, trzeba włożyć trochę pracy i trzeba tutaj trochę takiego samozaparcia i po prostu jeśli nie będzie nam to sprawiać przyjemności, to możemy nie dać rady. No i zobaczcie kolejny mit obalony. Olu, pozwól, że zadam już pierwsze pytanie z czatu od Karoliny. Jak się przebić przez tysiące juniorów po bootcampach lub studiach? Czyli wyobrażamy sobie osobę, która ukończyła studia lub bootcamp, ma pewną wiedzę i podejrzewam, że mają dobrze ugruntowaną. Jak może się wyróżnić podczas rekrutacji? Czy jest coś na przykład, na czym może się skoncentrować? Co dodatkowe obszary jakieś podkręcić? Co byś doradzała? Tu jest wiele dróg tak naprawdę, bo znowu powinniśmy iść gdzieś tam w zgodzie ze sobą, bo dla jednych to będzie na przykład dzielenie się wiedzą i to nie musi być jakaś super turbo ekspercka wiedza, to może być wiedza, taka dokumentacja tego procesu, w którym jestem, więc jakiś blog, może jakieś wideo na YouTubie czy gdziekolwiek indziej, żeby być w sieci na przykład. Żeby pokazać swoje miejsce, że ja jestem osobą proaktywną, a nie tylko, że skończyłam bootcamp, czy skończyłam studia i tyle. I to już jest wszystko, co tam robię, żeby się rozwijać. Więc takie proaktywne podejście właśnie w tę stronę, że jestem twórcą na przykład internetowym. Jeśli ktoś totalnie nie czuje tego i nie chce, to nie jest ścieżka kompletnie taka atrakcyjna, to można robić projekty. I szmaragdowy GitHub to jest też taka przepustka do wielu firm, czyli taki GitHub, który jest pełen projektów, gdzie te projekty nie są tylko takie znowu, które udało nam się skończyć na studiach czy na bootcampach i koniec, tylko rozwijane dalej, żeby pokazać, że coś tam się dzieje, że ja regularnie nad tym pracuję, bo to właśnie ta szmaragdowość GitHuba polega na tym, bo tam mamy takie cegiełki i każdego dnia, jeśli coś pracujemy, właśnie wrzucamy jakieś zmiany, no to one są mniej lub bardziej zielone. I jeśli są bardzo zielone, to znaczy, że było dużo zmian, a jeśli są gęsto, to znaczy, że pracuję regularnie. I ja na przykład spotkałam kilka takich osób, które poprosiły mnie o to, żeby tam zweryfikować im CV na przykład, albo żeby przejrzeć właśnie GitHuba. Jeśli ja wchodzę do kogoś na GitHuba i widzę tą regularność i widzę ten szmaragdowy kolor, to ja nie mam wątpliwości, że ja mogę taką osobę polecić dalej, dlatego że widzę, że jest to samozaparcie, że jest ta aktywność, że to nie jest tak, że ja kończę 3-miesięczny bootcamp i ja już żądam tego, żeby ktoś mnie przyjął na staż, tylko że tutaj jest trochę więcej pracy z mojej strony, więc bez względu na to, na co się zdecydujemy, to taka proaktywność, właśnie żeby się wyróżnić, to nie trzeba od razu, nie wiem, kręcić TikToków, tak? Czy nie wiem, robić z siebie jakby taką postać, co nie jest zgodne na przykład z nami samymi, bo też znam wiele osób, które totalnie się nie odnajdują na przykład w social mediach i nie chcą mieć żadnej aktywności ani na LinkedInie, ani właśnie na żadnych socjalach.
ale wtedy można pisać bloga gdzieś tam zupełnie indziej, nie trzeba tego jakoś szczególnie nawet promować. Ważne, żeby później jak składamy CV na przykład do pracy, żeby tam napisać, że o tutaj się udzielam na blogu i nikt tego nie będzie sprawdzał przecież, ile tam osób wchodzi, nawet jeśli wchodzisz tylko ty i twoja mama, to te artykuły, które tam powstały, one tam zostaną i już można zerknąć, że ktoś tam ma jakąś aktywność taką poza tym minimum, które ma 90%, bo tak naprawdę ludziom nie chce się tego robić i wiele osób właśnie kończy i uważa, że papier, czyli dyplom jakiegoś ukończenia, to jest już przepustka do drzwi każdej firmy, a prawda jest taka, że tak jak ja kończyłam studia, to też w zasadzie dyplom już wtedy niewiele znaczył, bo oprócz dyplomu trzeba było jeszcze pokazać praktyczne jakieś umiejętności, więc to też nie było tak, że nas brali za nic. Więc ta proaktywność, myślę, że to jest taka rzecz, która się nie zmienia. No były takie lata, że faktycznie firmy brały każdego, jak leciało, po prostu było takie zapotrzebowanie. Teraz to się trochę wyciszyło, też pandemia trochę zmieniła sposób zatrudniania. Wydaje mi się, że taka proaktywność właśnie w jakiejkolwiek formie, że ja pokazuję, że ja robię coś więcej niż to, co jest minimum ode mnie wymagane, to jest bardzo ważne. A już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bardzo ważne jest zadawanie pytań, i taka właśnie proaktywność, ale z taką ciekawością połączona, że ja chcę się dowiedzieć, co to jest za firma, że mi nie jest wszystko jedno, gdzie ja przychodzę na rozmowę, bo to jest 10. rozmowa moja w tym miesiącu, więc ja już nie wiem, do kogo przychodzę i w ogóle mylę nazwy na przykład firm, tylko żeby się czegoś dowiedzieć wcześniej, żeby o coś zapytać, żeby mieć przygotowane też pytania, że jeśli nie znam odpowiedzi na pytanie, to też można zapytać te osoby, z którymi mam rozmowę. Na przykład, że jeśli totalnie nie wiesz, o co chodzi, bo jest jakiś termin i nie rozumiesz tego terminu, ale może się okazać, że wiesz, co to jest, tylko nie znasz tego terminu albo wypadł ci z głowy, więc wtedy zawsze można zapytać. Nie, a co to jest, o co tutaj chodzi? I jak ta osoba druga zacznie to tłumaczyć, no to albo ci może przyjść do głowy, co to faktycznie oznacza, albo może być tak, że zaciekawi cię ten temat i mówisz, aha, no to rozumiem, że to działa tak i tak i tak. I w ten sposób też pokazujesz jakąś umiejętność. Pokazujesz to, że umiesz syntezować wiedzę, że rozumiesz, co się do ciebie mówi, że jak przyjmą cię na staż czy już do pracy, to nie będzie tak, że trzeba będzie z tobą siedzieć i ci wszystko tłumaczyć, tylko ty już syntezujesz tę wiedzę na etapie właśnie tego pierwszego tłumaczenia. Jeszcze jeśli na przykład robisz notatki czy cokolwiek, no to wiadomo, że szybko staniesz się osobą taką samodzielną, bo to jest tak naprawdę bardzo ważne przy zatrudnianiu juniorów. Czy ta osoba przestanie być juniorem w którymś momencie, czy to będzie zawsze tak, że trzeba będzie pomagać tej osobie. I to jest, no bo junior to jest zawsze inwestycja ze strony firmy, więc to też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że no trzeba tego czasu i pieniędzy trochę zainwestować, bo no, to nie jest taka osoba, która wchodzi do projektu i jest samodzielna. Bardzo rzadko w ogóle ktokolwiek tak ma, żeby wejść do projektu i być samodzielnym, no ale z takimi osobami, które gdzieś tam dopiero zaczynają, jest trochę więcej pracy takiej u podstaw, że trzeba gdzieś tam pewne rzeczy wytłumaczyć, ale im szybciej ta inwestycja się zwraca, to znaczy im szybciej ja jestem w stanie pracować samodzielnie, tym lepiej dla mnie i tym większą szansę mam na to, że ktoś mnie zatrudni, że jestem właśnie taką osobą proaktywną. Mhm. Olu, i obaliłyśmy kolejny mit, czyli mit papierka, o którym pisały osoby na czacie w wielu pytaniach. Wygląda na to, że niekoniecznie potrzebujecie mieć dowód na ukończenie jakichś studiów, ale najważniejszy jest ten GitHub, na którym właśnie macie na szmaragdowo, są tam projekty. A jeszcze ode mnie taka podpowiedź, wynikająca z wielu rozmów z naszymi mentorami. Przygotowując się na rozmowę rekrutacyjną, sięgnijcie pamięcią do tego pierwszego projektu, który robiliście. Odświeżcie sobie, czym się zajmowaliście, na czym on polegał, ponieważ nasi mentorzy podpowiadają, że na rozmowie rekrutacyjnej, jeśli na przykład to odbywało się dawno temu i powiecie, że nie pamiętacie, albo zastanawiacie się bardzo długo nad tym, to wyglądacie trochę nieprofesjonalnie. Dobre przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej to też odświeżenie tego, na czym polegał projekt i jaka była wasza rola w tym. Tak, zdecydowanie, bo tutaj nawet miałam kiedyś taką rozmowę w ramach konsultacji moich i właśnie zapytałam o to, a ten projekt co robi? A nie wiem, bo to tam był jakiś projekt na studiach, a w tym o co chodzi? No, on jest taki stary, tam dawno tam do niego nie zaglądałem. I ja tak myślę, no to po co one są na tym GitHubie, skoro ja zadaję pierwsze z brzegu pytanie i ta osoba, z którą rozmawiam, nie wie, więc jeśli pójdzie na rozmowę, no to prawdopodobnie też odpowie w ten sposób, no i to faktycznie, tak jak mówisz, wygląda bardzo nieprofesjonalnie, no bo lepiej taki projekt wtedy ściągnąć z tego GitHuba, czy jakoś go ukryć, przynajmniej z tej pierwszej szóstki, bo na GitHubie jak wchodzimy, możemy mieć wiele projektów, ale pierwsze 6 widać, jak się wchodzi na nasz profil, więc warto tam dać te projekty, o których
możemy, chcemy i umiemy rozmawiać. To będzie taka nasza dobra wizytówka. Super, świetny tip dla początkujących. Ola, a powiedz w takim razie, ponieważ wiemy, pewnie zdajemy sobie sprawę, że kompetencje miękkie w IT są bardzo ważne. Wiele raportów o tym mówi, na przykład ostatnio z Hejsa czytałam taki. Powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy rzeczywiście rekrutując na przykład kogoś, zwracałabyś dużą uwagę na jego kompetencje miękkie? Zdecydowanie. Zdecydowanie już w tej chwili, myślę, że jeszcze kilka lat temu mogło to przejść, że ktoś był taki, miał takie ubogie te kompetencje miękkie, ale w tej chwili jest tak, że bardzo dużo zależy od komunikacji i ta komunikacja jest tak naprawdę głównym narzutem, bo jest wiele takich projektów, gdzie jedna osoba mogłaby to w cudzysłowie naklepać w tydzień, a zespół pracuje nad tym 2 miesiące, dlatego że tam jest bardzo dużo zależności, jest właśnie ten narzut komunikacyjny, jest współpraca z innymi zespołami, które dostarczają coś innego, komunikacja, przepraszam, z jakimś zewnętrznym serwisem i tego jest bardzo dużo i w momencie, kiedy my nie potrafimy się komunikować, no to zajmie nam to bardzo długo i prawdopodobnie to, co powstanie, nie będzie dobrej jakości. Nawet jeśli my jesteśmy świetnymi ekspertami, znamy się na algorytmach, to po prostu polegniemy właśnie na tych rozmowach, na w ogóle na komunikacji z zespołem, ale też na przekazywaniu feedbacku na przykład, bo to są takie rzeczy, które mam wrażenie kuleją najbardziej, bo my lubimy taką bezpośrednią komunikację. To jest super, bo ja też to bardzo doceniam, że skracamy dystans, że potrafimy sobie mówić rzeczy wprost. Natomiast to niekoniecznie oznacza, że trzeba komuś powiedzieć, że jego rozwiązanie jest głupie, bo nikt nie lubi tego słyszeć, natomiast w IT bardzo często się zdarza, że ktoś to mówi. Więc to też jest kompetencja miękka, jakieś negocjowanie, przedstawianie swoich pomysłów. Dlatego właśnie mówiłam o tym dzieleniu się wiedzą, o tym, żeby już od jakichś takich wczesnych etapów pisać, ale też może występować z takimi tematami, które niekoniecznie nadają się na jakąś wielką konferencję, ale na jakichś lokalnych meetupach, jeśli mamy jakiś ciekawy pomysł do przekazania, to można już gdzieś tam startować, bo właśnie to syntezowanie myśli, to przekazywanie wiedzy komuś, dzielenie się swoimi pomysłami i też dyskusja, taka kulturalna dyskusja z drugą stroną, to może nam się bardzo przydać. I u nas na przykład, jak ja uczestniczyłam w rekrutacjach, to bardzo często osoby polegały na tym, znaczy w tym sensie, że poległy w trakcie rozmowy, na przykład, że powiedzieliśmy komuś, że to nie jest prawda, że to, co mówisz, to nie do końca jest zgodne z jakimiś dobrymi praktykami i osoba zaczynała się z nami kłócić, ale nie w taki sposób właśnie merytoryczny, tylko tak zaczęła nas atakować, tak bronić się w taki bardzo dziwny sposób. No i ktoś taki już w tym momencie wylatuje, bo nie chcemy takich sytuacji na co dzień w projekcie. Więc te umiejętności miękkie są szalenie ważne. Ja nawet ze swojej strony mogę powiedzieć, bo ja zaczynałam sobie pracę w IT od tego, że robiłam szkolenia moim profesorom, bo my pracowaliśmy na takiej platformie e-learningowej i ja byłam częścią zespołu technicznego, no ale ponieważ miałam najlepsze kompetencje miękkie, bo tam gdzieś się udzielałam w Radzie Uczelnianej, no to mnie wysyłali na prowadzenie szkoleń i zbieranie wymagań właśnie od profesorów moich, z którymi w międzyczasie miałam zajęcia, więc było szalenie stresujące, ale przez to, że ja dużo nabyłam tych kompetencji miękkich, pracowałam też jako konsultantka techniczna i kilka takich miałam stanowisk, które były bliżej klienta, no to było to zdecydowanie pomocne później, bo mimo tego, że pracowałam jako programistka full time, to dużo łatwiej mi się przychodziło komunikować w ogóle w zespole z klientem, zbierać wymagania i tworzyć po prostu oprogramowanie wyższej jakości. I później, kiedy mój kolega szukał współpracowników do startupu, to odezwał się do mnie i on mi wprost powiedział, że ja nie jestem najlepszą koderką, jaką on zna. To znaczy, jeśli chodzi o pisanie kodu, no to ja, moje umiejętności są takie, powiedzmy, przeciętne. Ale ja jestem świetnym inżynierem oprogramowania. I ja wtedy nie wiedziałam w ogóle, o co mu chodzi. I tak potem zaczęłam się nad tym dopiero zastanawiać. I doszłam do wniosku, że właśnie ten rozwój oprogramowania to nie jest tylko pisanie kodu, tylko właśnie to jest ta cała otoczka i właśnie te umiejętności miękkie są tutaj tą naszą przewagą, która może wystąpić też podczas rozmowy. Wiesz co, też sobie pomyślałam, że do tej naszej komunikacji mogą być potrzebne narzędzia, czy na przykład znajomość kariery byłaby takim plusem, który by się pojawił w CV? Mhm. No wszystkie takie rzeczy, z których korzystamy na co dzień w projekcie, no nie? Czyli jak czytamy wymagania, czy czytamy nawet niekoniecznie dotyczące samego wymagania tego, co ja muszę umieć, ale tego, w jaki sposób pracuje firma.
czyli to takie czytanie trochę między wierszami, z czego korzystają właśnie, jeśli korzystają z Jiry, to może warto obejrzeć jeden filmik czy drugi o Jirze albo pójść na jakieś szkolenie. Jeśli korzystają ze Scruma, to może też warto, gdzieś tam Scrum Guide ma chyba 18 stron czy coś w tym stylu, więc może warto po prostu go sobie przeczytać wcześniej. Nawet jeśli nie rozumiemy tam do końca wszystkiego, bo wiadomo, że bardzo dużo rzeczy będzie nowych, to takie ogólne pojęcie, że ja, to nie jest tak, że ja totalnie nie rozumiem, tylko że ja wiem, ale to wy mi powiedzcie, jak wy pracujecie i ja wtedy właśnie jestem takim dobrym partnerem do dyskusji, że to nie jest tylko tak, że oni mi tłumaczą, co ja mam robić, w jaki sposób będziemy pracować, tylko że ja tu już właśnie znowu, ta proaktywność, wychodzę z tej roli takiej tylko tego, co do mnie należy. Mhm. Olu, teraz proszę, żebyś trochę pokierowała Kamila, który nie wie, od czego zacząć w ogóle naukę programowania i zadaje pytanie, czy przed nauką programowania lepiej zacząć zabawę z Linuxem, Unity itp., czy od razu rzucić się na naukę programowania? Co ty byś radziła? No, bardzo dobre pytanie i myślę, że sugeruję tutaj, że Kamil jednak bardzo go ciągnie w tę stronę, więc może niekoniecznie, Kamil, zostaniesz programistą, tylko może jakimś adminem, bo jeśli już zadajesz takie pytanie, to myślę, że to już jest kierunek jakiś, że tu już, ponieważ dzwoni ci to może to jest gdzieś tam w stronę właśnie bardziej adminowania, devopsowania, że to są te rzeczy. Więc dla każdego to będzie tak naprawdę inna perspektywa, inna ścieżka. Nie ma dwóch takich samych osób, które dokładnie podążą tą samą drogą i będą obie zadowolone. Więc myślę, że jeśli interesują cię takie rzeczy, to warto może wejść w nie i wtedy tam gdzieś w pewnym momencie pojawi się programowanie, ale ono będzie z zupełnie innej strony, na zupełnie innym poziomie i ono będzie właśnie po to, żeby pomóc rozwijać się właśnie w tę stronę, że to nie będzie programowanie dla samego programowania, czyli rozwój oprogramowania, tylko to będzie programowanie takie właśnie na poziomie adminów, na poziomie DevOpsów i to też jest bardzo fajna umiejętność, zresztą taką umiejętnością, która w tej chwili jest bardzo cenna, bo mało kto to potrafi, jest DevOpsowanie z perspektywy frontendowej, więc to też jest jakiś taki kierunek, taka nisza, która musi być gdzieś tam zapełniona. To znowu wracamy do tego, jak się wyróżnić, żeby szukać takich rzeczy, które gdzie są już jakieś oferty pracy, ale bardzo mało jest osób gdzieś tam w mojej sieci na LinkedInie, czy w ogóle osób, które się zgłaszają, bo wtedy jest większa szansa na to, że nawet jeśli gdzieś tam zgłosi się 10 osób na to samo stanowisko, to szansa na to, że ja się wyróżnię właśnie w takiej bardzo nietypowej niszy, jest większa niż to, że jeśli ja pójdę tą samą drogą co wszyscy i zgłoszę się na stanowisko na przykład junior frontend developera, czy junior backend developera, czy jakiegoś programisty konkretnego języka, no nie? Więc już to pytanie, myślę, że właśnie to warto jest sobie gdzieś tam zadać, warto przejść przez różne rzeczy, nawet nie od razu wchodząc jakoś bardzo w ten temat, ucząc się, nie wiem, 3 miesiące spędzając, tylko nawet żeby sobie odpalić filmik na YouTubie, jak ktoś programuje w jakimś języku, robi jakiś projekt frontendowy czy backendowy, czy właśnie obsługuje konsolę, czy może robi jakieś sprawy takie devopsowe, poszukać czegoś takiego dla juniorów oczywiście, co jest od podstaw i zobaczyć, czy ja w ogóle chcę to robić, bo może się okazać, że ja tak od razu czuję gdzieś tam głęboko, że to nie jest totalnie dla mnie i wtedy warto się gdzieś tam przerzucić w jakiś inny obszar, bo programowanie też może mieć bardzo wiele różnych obszarów. To nie jest tak, że jak ja zostaję programistą, to już od razu jestem skazana na to, żeby robić jakąś jedną rzecz, tylko to jest całe spektrum tak naprawdę i właśnie im bardziej to będzie bliskie temu, co nas interesuje, co nas kręci, no to tym łatwiej będzie nam się też uczyć i tym łatwiej będzie nam w konsekwencji dostać tę pracę pierwszą i kolejną, i kolejną. Mhm. Ola, a gdybyś miała polecić najprostszy język programowania do nauczenia się, to pytam cię bardzo osobiście, prywatnie. Co ty byś poleciła na start? Oj, to też jest trudne pytanie i myślę, że wojen w internecie o to było wiele. Ja z mojej strony chyba poleciłabym dzisiaj albo Pythona, albo JavaScript, bo jeśli chodzi o samą składnię, to są takie języki, w których najłatwiej jest zacząć i najłatwiej jest zrobić coś, co działa bardzo szybko. Bo na przykład taki język jak Java, to żeby postawić w ogóle projekt i zrobić coś, co działa, tak zwanego Hello World'a, który gdzieś tam po prostu wypluje nam coś do konsoli, no to już jest trochę większy narzut pracy. Natomiast czy Python, czy JavaScript pozwalają na to, żeby
po prostu błyskawicznie powstawały rzeczy, które działają, a to jest dla nas bardzo ważne, bo ta dopamina, która się gdzieś tam uwalnia w momencie, kiedy coś nam się udaje, jest bardzo ważna w tym procesie nauki, więc im szybciej będziemy robić takie rzeczy, które działają, a nie tylko czytać książkę od deski do deski, to będzie nam po prostu łatwiej się uczyć, więc ja bym zaczęła właśnie od tych języków, bo w zależności od tego też, co chcemy robić, bo Python jest bardziej do takich rozwiązań, powiedzmy, że chcemy eksperymentować, nie wiem, z wysyłaniem maila, czy jakichś operacji na danych, może jakieś, no, takie rzeczy jak, nie wiem, operacje na stringach czy na tabelach, to można robić w każdym języku, ale właśnie takie, no, bardziej backendowe, nazwijmy to, to tutaj bym szła w stronę Pythona, natomiast jeśli chcemy, żeby coś było widać, żeby może coś tam się wyświetliło, może w przeglądarce chcemy już coś posprawdzać, no to wtedy JavaScript i zobaczyć też oba, porównać, co mogę tutaj, co mogę tutaj, patrzeć, co ludzie na przykład polecają jako Hello Worldy, bo każdy język ma trochę inne te takie projekty, od których zaczynamy i z reguły jest tak, że te Hello Worldy właśnie są tym czymś, co jest taką charakterystyką trochę tego, co można zrobić w danym języku, więc od tego też będzie zależało to, czy dany język nam się podoba, bo składnia to jest tak naprawdę rzecz wtórna i ja wiem, że istnieją bitwy na temat tego, czy średniki, czy bez średników, czy dwie spacje, czy cztery, czy taby, czy spacje, natomiast to jest rzecz tak naprawdę drugorzędna i jak pracuje się już wiele lat, to język tak naprawdę to jest taka rzecz trochę wtórna, że bardziej nas interesuje sam projekt, a technologie po prostu nauczymy się ich, dlatego że jeśli mamy doświadczenie w pierwszym, drugim, trzecim języku, to już nie jest żaden problem. Ja wiem, że osobom, które dopiero zaczynają z programowaniem, to jest takie dla nich to jest takie trochę dziwne, że nieważne od jakiego języka zaczniemy, ale prawda jest taka, że i tak prawdopodobnie nie będziemy przez całą swoją karierę pracować z tym jednym językiem, więc im szybciej oswoimy się z tym, żeby zmieniać właśnie technologię, tym będzie lepiej. Co oczywiście nie znaczy, że należy skakać co 3 miesiące w innym języku, bo też trzeba się nauczyć całej tej takiej takiego całego ekosystemu, tego właśnie jakiejś specyfikacji, rzeczy, które nie dotyczą samej składni, tych ifów i forów i tego, co można napisać i czy są średniki, czy są taby i tak dalej, tylko bardziej tego właśnie, co może powstać w takim języku i w jaki sposób powinniśmy go wykorzystywać. To mam teraz kolejny mit tego, jak ważna jest matematyka w programowaniu. Powiedz, czy bez pasji do matematyki, czy na przykład logicznego myślenia można być dobrym programistą? Ja jestem trochę nieobiektywna, bo ja uwielbiałam matematykę i tak naprawdę moja przygoda z IT zaczęła się od matematyki. Ja bardzo lubię takie algorytmy i takie rozkminy bardziej niskopoziomowe. Natomiast 90% aplikacji tego kodu, który powstaje na co dzień, on nie wymaga jakiejś super znajomości matematyki. Wiadomo, że pewne rzeczy się przydają i tutaj no, te studia niestety nam dają trochę większe zaplecze, jeśli chodzi o algorytmy, jeśli chodzi o takie właśnie niskopoziomowe rzeczy. Natomiast to też nie jest tak, że ja jak skończyłam studia, no to już wiem wszystko i wystarczy, że sobie tam przypomnę i mogę od razu pisać jakieś tam, nie wiem, sortowanie ręcznie, bo tak nie jest, bo i tak się sięga gdzieś tam do internetu czy do książek. To jest trochę tak jak z lekarzami, że oni wiedzą w której książce, w którym segregatorze co można znaleźć, ale rzadko który lekarz pamięta wszystko ze studiów, no bo umówmy się, że tej wiedzy jest ogrom i podobnie jest też z programowaniem, czy w ogóle z byciem inżynierem, że dobrze jest przejść przez różne obszary, natomiast i tak będziemy się posiłkować internetem zawsze, nie tylko dlatego, że tego nie pamiętamy, ale też dlatego, że bardzo dużo rzeczy się zmienia i o ile, nie wiem, sortowanie, quick sort pewnie zostanie takie same do końca świata, o tyle różne już podejścia do tego, narzędzia, składnia i tak dalej, to będzie się zmieniać, więc warto też mieć taką otwartą głowę i ja bym tutaj nie demonizowała tej matematyki, natomiast wydaje mi się też, że bardzo wiele osób jest skrzywdzonych nauczycielami matematyki tak naprawdę. No, przykro jest to powiedzieć, ale tak jest, że my się interesujemy matematyką do 3. czy 4. klasy podstawówki, a potem coś się dzieje dziwnego. I najczęściej, jak tak podrążymy, to okazuje się, że w którymś momencie spotkaliśmy jakiegoś nauczyciela czy rodzica, bo to też bardzo często wychodzi od rodziców, kto nam powiedział, że
ty to się do tej matematyki nie nadajesz. I my sobie całe życie idziemy z tą myślą, że ja się do matematyki nie nadaję, a potem się okaże, że dostaję jakiś kawałek kodu, w którym są algorytmy i sobie świetnie z nim radzę, bo tak naprawdę to jest wszystko logiczne, tylko że ktoś mnie skrzywdził tam nawet nie całkami, ale jeszcze wcześniej jakimiś rzeczami takimi, których tak naprawdę albo nie, tak, których albo nie powinniśmy się uczyć, albo no nie są jakoś szalenie istotne, bo matematyka powinna nas przygotowywać właśnie do tego logicznego myślenia, do tego rozwiązywania problemów, drążenia, a nie do tego, że ja mam wynik 0-1, ocena albo jedynka, albo piątka, do widzenia. I najczęściej niestety tak to wygląda i jeszcze jak trafimy na jakiegoś złego nauczyciela po drodze, to może nas właśnie skrzywdzić. I ja mam taką teorię po tym, jak rozmawiałam z wieloma osobami, które wchodziły do branży, czy były po studiach, czy zmieniały właśnie pracę na IT, że większość osób tak naprawdę lubiło matematykę na którymś etapie, ale potem coś dziwnego się wydarzyło. Więc to też nie jest tak, że jeśli ja miałam truje na, nie wiem, na świadectwie, to znaczy, że już nie umiem matematyki i że to już nic ze mnie nie będzie. Wiadomo, że nie trzeba jakoś tam pałać miłością do algorytmów, bo nie każdy będzie pracować w NASA czy przy jakichś bardzo skomplikowanych projektach Google'a. Tak jak mówię, większość projektów komercyjnych nie wymaga jakiegoś turbo głębokiego wejścia w matmę, więc też bym tak się nie bała tego tematu. Mhm. Olu, pada kilka pytań o testowanie, no bo teraz z tym obszarem się mocno zajmujesz. Pytania są dwa główne. Czy zacząć od testowania manualnego i później przejść w automatyzację? A drugie pytanie jest takie, czy warto podejść do egzaminu ISTQB? Mhm. To są bardzo dobre pytania. Ja nie wiem, czy jestem najlepszą osobą, żeby na nie odpowiedzieć, bo to są jednak takie mocno testerskie pytania. Z tego co wiem, to ISTQB jest najlepszym certyfikatem, najbardziej takim rozpoznawalnym wśród pracodawców. Najważniejszy jest proces nauki. Ja zawsze mówię, że certyfikaty to jest taka rzecz wtórna. Najważniejsze jest to, czego się nauczymy w trakcie przygotowywania do danego certyfikatu. Więc jeśli chodzi o ten ISTQB, to raczej zaprosiłabym do grupy testowania oprogramowania na Facebooku i tam na pewno to pytanie już padło 100 razy, więc tam polecam. Z tego, co ja słyszałam, to tak, to jest dobry certyfikat. Natomiast jeśli chodzi o ścieżkę manualnie versus automatycznie, to też dużo zależy od naszej osobowości i od tego, co chcemy robić, bo to nie jest tak, że, znaczy wiele osób tak to postrzega, że testowanie manualne jest prostsze i dopiero potem jest kolejny level w postaci testowania automatycznego. To nie do końca tak jest zawsze, dlatego że testowanie manualne jest też trudne. Ono wymaga innych umiejętności, dużo więcej kompetencji miękkich, bo tam się jednak mocno pracuje z klientem, dużo się pracuje z wymaganiami, tam trzeba rozumieć pewne rzeczy, trzeba mieć też taką ciekawość, taką wręcz upierdliwość, która jest potrzebna do tego, żeby przejść przez takie ścieżki, o których nie śniło się filozofom, żeby po prostu wykryć te błędy, których nie wykryją automaty. Natomiast testy automatyczne są dużo bliżej programowania. Ja na swoich kursach, które jakby w mojej głowie gdzieś tam były stworzone dla programistów, ja mam mnóstwo testerów, właśnie testerów, którzy automatyzują, bo no, ten obszar taki programowania i testów automatycznych, on się bardzo mocno pokrywa i tam dużo rzeczy jest podobnych i już w tej chwili jest tak w projektach, że to już nie jest tak, że programiści programują, testerzy testują, tylko to się programiści piszą testy, a testerzy bardzo często programują. I są też nawet takie kursy dla testerów programowania, także to już się bardzo mocno gdzieś tam przenika. I ja pamiętam, bo zawsze spotykałam się z tym, że jak ktoś wchodził do branży przez testowanie, to dlatego, że uważał, że programowanie jest zbyt trudne i łatwiej jest wejść przez testowanie. I na to znowu mi otworzyła oczy taka dziewczyna, która, ja powiedziałam, że ale nie bój się programowania, bo programowanie jest super, a ona mówi, wiem, ale dla mnie to jest nudne i ja wolę testować, bo tam dużo więcej się dzieje. Więc to mi uświadomiło, że to wcale nie jest tak, że trzeba już wejść jakby tylko dlatego, że testowanie jest prostsze, to wiele osób wchodzi, tylko że to jest po prostu dla wielu osób dużo bardziej ekscytujące, bo dla mnie ta kreacja, to, że ja mam właśnie na coś wpływ, że ja tworzę, czegoś nie ma i jest. I to jest dla mnie takie najbardziej fascynujące w programowaniu. Natomiast dla wielu osób to jest nuda, to siedzenie, programowanie, to w ogóle nic takiego fascynującego. I dla tych osób ciekawsze jest sprawdzanie, bo tam znowu trzeba wyjść od klienta, trzeba wyjść od wymagań biznesowych, zrozumieć to, wejść w tę logikę biznesową, zobaczyć, co tam miało być zrobione.
i przetestować to, znaleźć błędy. To też jest trochę więcej grywalizacji w tym wszystkim, bo tam jest ja kontra bugi, czy wygram tę grę, więc to jest taka trochę inna kompetencja. I tak jak mówię, testowanie manualne może się wydawać, że jest łatwiejsze na początek i pewnie tak jest dla osób, które przychodzą na przykład, które mają inny background, które kończyły na przykład inne studia, które mają trochę więcej umiejętności miękkich niż taka przeciętna osoba w IT, bo po prostu łatwiej jest rozmawiać z klientem, łatwiej jest rozumieć wymagania, pracować z zespołem i tak dalej, więc to faktycznie pod tym względem może być łatwiejsze. Natomiast dla mnie to jest bardzo trudna umiejętność i ja mam takie wrażenie, że mi brakuje w pewnych momentach wyobraźni do tego, żeby właśnie testować manualnie w taki odpowiedni sposób. Więc wszystko zależy od tego, gdzie chcemy być i też co jesteśmy w stanie zaoferować, co jest najcenniejsze. Czyli właściwie z naszego spotkania wynika, że warto się dobrze zastanowić, co chcemy robić i w którym obszarze IT byśmy się spełniali. Tak. Olu, wspomniałaś o grupie na Facebooku, gdzie możemy znaleźć odpowiedź na swoje pytania. Jakie są miejsca, w których taki początkujący programista, junior może znaleźć wsparcie? No bo nie tylko grupy, podejrzewam. Mhm. Jest sporo grup, też na tych grupach trzeba uważać, bo Facebook ma to do siebie i grupy na Facebooku mają to do siebie, że tam też pojawia się trochę takiego, no może nie hejtu, ale takich trollowania. Różnych. Tak, więc też tak, żeby nie wszystko brać do siebie i najważniejsze to, co bym polecała, jak się wchodzi do takiej grupy, to żeby od razu nie zadawać pytań, tylko najpierw użyć searcha i po prostu poszukać odpowiedzi, bo tak samo jest jak na Stack Overflow, że jeśli zadamy pytanie, które kiedyś już było, to prawdopodobnie ktoś nas po prostu do tego odeśle i będzie nam tak trochę głupio, że nie wygooglowaliśmy po prostu tego samodzielnie, bo można było. Moim zdaniem fajnym miejscem w tym momencie jest Instagram, tam się tworzy taka bardzo mocna społeczność techniczna i ludzie są bardzo pomocni i naprawdę w tamtym roku było takie wyzwanie 30 Dev Stories i tam nagrywaliśmy przez miesiąc story dotyczące pracy w IT, niekoniecznie techniczne, ale takie różne tematy, były i miękkie i bardziej twarde. I wtedy to dopiero pokazało, ile osób tak naprawdę w polskim IT jest na Instagramie i ile osób dzieli się wiedzą. I wydaje mi się, że ta społeczność rośnie w siłę coraz mocniej. Podobno trudno nas znaleźć, to znaczy mało osób używa hashtagów, więc jest tak, że trzeba przez pewne osoby iść dalej i wyszukiwać tego. I to nie jest taki prosty proces na początku, ale warto zainwestować trochę czasu, bo naprawdę mnóstwo fajnej wiedzy jest na Instagramie. Na TikToku. Ja mam takie bardziej anegdotyczne, powiedzmy, swoje filmy i one takie są już w temacie właśnie programowania, testów i są takie dość niszowe, ale na przykład Piotr Programista dzieli się takimi właśnie poradami dla początkujących, dla osób, które wchodzą do branży i tam wiem, że jego społeczność no, zdobywa kolejne poziomy wtajemniczenia, bo on tam dzieli się nie tylko takimi poradami, co robić na początku, ale też zdradza trochę, pokazuje takie kulisy takiej codziennej pracy programisty, a że Piotr jest fullstackiem, to myślę, że to jest takie bardzo ciekawe też dla osób, które gdzieś tam dopiero wchodzą. Także Piotra polecam serdecznie właśnie głównie na TikToku. Czyli można znaleźć przestrzenie dla siebie. Odbywają się też różne konferencje, meetupy. Czy to też byś poleciła początkującym osobom? Jasne, jasne. To jest taka społeczność, która teraz trochę trudniej jest o networking podczas konferencji, no bo większość odbywa się online, ale z tego co wiem, to już na jesień niektóre konferencje i meetupy otwierają się na to, żeby być fizycznie w jednym miejscu. I to jest ogromny taki doładowanie takiej inspiracji, że niekoniecznie, bo wiadomo, że są prezentacje, ja z tych prezentacji też mogę coś wyciągnąć, chociaż bardzo często to jest właśnie to są takie niszowe tematy, więc raz się czegoś nauczę, raz to będzie dla mnie takie, no ciekawe, ale nic z tym nie zrobię. Natomiast to, co się dzieje później po tych prezentacjach, te rozmowy, te dyskusje, można zadawać pytania, można spotkać prelegentów, czy jakieś starsze osoby, znaczy starsze stażem, które są w IT już od lat i mogą gdzieś tam nam pomóc. I takie społeczności właśnie skupione na technologiach, one są szczególnie pomocne. Wiadomo, że jak ktoś potrzebuje takiego wsparcia, nazwijmy to takiego inspiracyjnego, no to ja akurat organizowałam spotkanie Giggers Carrots we Wrocławiu i bardzo dużo osób właśnie przychodziło po to, żeby się zainspirować, żeby posłuchać różnych historii, zobaczyć, co można robić, właśnie poradzić się, w którą stronę pójść, czy frontend, czy backend, czy taki język, czy inny. I też te spotkania są takie szalenie pomocne. Natomiast jeśli chodzi o takie
zwałabym to inkubatory typu GigerScarlet, to trzeba uważać, żeby nie zostać tam zbyt długo, żeby od razu wejść do takiej szerokiej społeczności, bo chodzi o to, że to jest przerażające, ale im wcześniej to zrobimy, tym mniej będzie boleć tak naprawdę i szybciej się różnych rzeczy nauczymy też od takich ludzi, którzy na co dzień są w branży. Bo fajnie jest mieć do czynienia z jakąś taką bańką na chwilę, czy to są na przykład absolwenci jakiegoś bootcampu, czy właśnie jakieś takie organizacje, które są przeznaczone dla jakiejś konkretnej społeczności, ale wtedy warto wziąć te inspiracje, wziąć może trochę umiejętności, bo też są organizowane różne warsztaty i pójść dalej, to znaczy pójść w świat, pójść do branży i nie wiem, wziąć udział w hackathonie, czy właśnie pojechać na konferencję, czy wziąć udział w meetupie, żeby zobaczyć też tą perspektywę takich osób, z którymi po prostu potencjalnie będziemy pracować, bo czasami jest właśnie tak, że jesteśmy w takiej bańce, wszyscy są dla nas mili i utrzymują nas w przekonaniu, że wszystko jest takie fajne i kolorowe i takie, to jest taki trochę świat przez różowe okulary, a potem idziemy do branży i jesteśmy trochę przerażeni, bo nikt tam nie jest dla nas miły, bo tak jak mówiłam, te umiejętności miękkie jednak jeszcze troszkę u nas kuleją w branży, więc im szybciej się do tego przyzwyczajimy, to po prostu będzie łatwiej, bo jest takie poczucie, że informatycy w ogóle, bo tu nie mówię tylko o programistach, ale że ludzie z branży IT są tacy szorstcy, że właśnie przekazują feedback w taki bardzo bezpośredni sposób, ale z drugiej strony jest ogromna właśnie szczerość w tym, ogromna też pomocność, nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo, że jesteśmy po prostu, bardzo chętnie dzielimy się wiedzą, jesteśmy bardzo pomocni i ja bardzo sobie to cenię, że mimo tego, że czasami ten feedback, który dostaję, na przykład, z którym coś ma być komplementem, a nie do końca jest, albo jakieś takie są nie do końca profesjonalne zagrania, ale z drugiej strony ludzie w IT są mają takie no, dobre serce, tak bym to nazwała, to jest takie słowo, takie stwierdzenie, które przychodzi mi do głowy, że są właśnie bardzo chętnie dzielą się wiedzą, że są bardzo pomocni i nie należy się ich bać, bo nawet jak czasami mają takie straszne miny, to potem okazuje się, że tak naprawdę to się super z nimi pracuje, tylko trzeba po prostu też tą proaktywnością swoją pokazać, że warto nam zaufać i że można z nami po prostu poważnie rozmawiać. Mhm. Olu, dotarłyśmy już do końca naszego spotkania. Myślę, że to czas na takie podsumowanie. Może ja powiem, co ja wyciągam dla siebie z rozmowy z Tobą, żeby przede wszystkim zastanowić się, co chcemy robić i żeby znaleźć dla siebie przestrzeń w tym IT, potestować, pooglądać różne, na przykład nagrania na YouTubie, żeby, czy tam filmiki, tak się mówi, żeby wyczuć, co może być dla nas ciekawe i pasjonujące. Dodatkowo nie warto się bać, nie warto siedzieć w tej bańce i obserwować z tyłu, ale warto też się angażować, by być proaktywnym. Warto wybrać sobie szkolenie bootcamp z mentorem. Ty podkreślasz to, że mentor musi nam pasować, musi być dla nas w pewien sposób autorytetem. No i warto też znaleźć wsparcie w jakiejś społeczności. Czy coś jeszcze chciałabyś dodać dla osób, które są na samym początku swojej ścieżki? To może dodam, że nie będzie łatwo. Nie chcę tutaj jakoś szczególnie dołować kogoś, kto dopiero wchodzi, ale to jest trudna droga. To nie jest tak, że skończymy bootcamp, czy zrobimy jeden, czy drugi kurs i już dostaniemy pracę i życie będzie kolorowe, ale jeśli będziemy pracować, jeśli będziemy proaktywni i jeśli włożymy po prostu to takie nasze zaangażowanie przez dłuższy czas, bo to też jest ważne, że to nie będą 2 miesiące, tylko to będzie raczej dłużej, no to się nie może nie udać. I mówi się nawet, że trzeba wysłać chyba 100 CV, żeby dostać pracę, więc też jeśli wysyłacie CV i ktoś wam nie odpisuje, no to trudno, po prostu idziemy dalej, wysyłamy kolejne, może trzeba się zastanowić, dlaczego nie odpisali, albo pingnąć ich, że o co chodzi tutaj, czy coś jest nie tak, albo poprosić kogoś, kto już pracuje w branży, znajomego, czy ktoś na LinkedInie, żeby sprawdzić może nasze CV, bo może coś tam mamy straszne rzeczy wypisane, albo mamy doświadczenie z kelnerowania w restauracji sprzed 20 lat, które jest totalnie nieprzydatne jakby na tym stanowisku. I ta właśnie ta proaktywność, ona się opłaci, ale tak jak mówię, no trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo nie będzie łatwo, czeka nas po prostu dużo pracy. Mhm. Olu, to powiedz jeszcze, gdzie można Cię zobaczyć w internecie, jak Cię obserwować?
W internecie można mnie znaleźć wszędzie, tak naprawdę, bo jestem na każdej platformie jako Ola Kunysz. Szkoła testów online to jest taki adres, na który zapraszam, bo tam są odnośniki w zasadzie do wszystkich innych miejsc, więc zapraszam do i na YouTube'a, i na Instagrama, i na LinkedIna, i na fanpage Szkoły Testów też na Facebooku, także Twitter, do zobaczenia w sieci. Ja ze swojej strony zapraszam wszystkich, którzy mieli pytania konkretnie o nasze szkolenia, na naszą stronę www.futurekolarz.com. Tam nie dość, że możecie zapoznać się z zakresami tych szkoleń, to też możecie się umówić na rozmowę z doradcą, do czego serdecznie zachęcam. My też jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, nawet na TikToku. Ja też tam gram małą rolę, więc zachęcam Was do tego, żeby followować Future Colors i mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się na jakimś bootcampie, a może nawet spotkamy się już w IT jako pracownicy. Olu, bardzo Ci dziękuję, bardzo inspirująca i ważna rozmowa. Obaliłyśmy bardzo dużo mitów i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki i miłego wieczoru dla wszystkich. Do zobaczenia. Cześć.